Drodzy widzowie, mamy walentynki z tej okazji i życzę wam tak po prostu fantastycznego dnia i dzisiaj tylko pozytywne emocje. Zbudujemy draft, bo dawno nie było go na moim kanale i będzie to draft piłkarzy, których jakoś miło wspominam, których lubię. Miła atmosfera, bez nerwów. Coś tego obiecać wam nie mogę. Postawię na 5-2-1-2, bo mamy SPO, może jakiś Ronaldinho, Future Stars nowy. No i od czego my tu zaczynamy? Kurde, bardzo neutralne wybory. Wybieram Zico, bo dobrze gra mi się nim w tym roku, ale no niestety żadnych historii z nim związanych nie mam. Nigdy nie miałem przyjemności go poznać, więc no tutaj, no niestety tak. Tu również, zero emocji, ale wybiorę piłkarkę Liverpoolu, no bo tego tłumaczyć chyba nie muszę. Niestety nigdy w akcji jej nie widziałem, a ja mam wrażenie, że my będziemy musieli ułożyć drugi draft, bo na razie to wygląda jakbym układał to pierwszego tygodnia gry. Çalhanoğlu. Go możemy wybrać. Bramka w FIFA 14, jeśli dobrze pamiętam, może 15, wydaje mi się, że 14. Niesamowity gol z dystansu, ale nie. Zobaczymy, jak się to ułoży. Gorecki używałem w Back to Glory, ale wiecie, no tu muszą lecieć lepsze karty. My jesteśmy po toty i ja nic nie czuję na razie. Mamy walentynki, a ja tutaj nic nie czuję. Ja niestety nic nie czuję, układamy jeszcze jeden. Podejście drugie i mamy troszeczkę ciekawsze formacje. Niech będzie 4-2-3-1, bo tym idzie pograć. Kto będzie naszym kapitanem? Wiecie co? Chcę trafić lepszego Ronaldinho. Mam nadzieję, że pojawi się jego karta Future Stars, więc tutaj wybieram Franka, ale mówię, no mam nadzieję, że pojawi się coś lepszego. Na napadzie zaś Wayne Rooney. Dlaczego on? Po pierwsze, miło go wspominam z reklamy Nike Total 90. Osoby w moim wieku pewnie też ją kojarzą. Jest to nowa karta i wydaje mi się, że Rooneyem strzeliłem swoją pierwszą bramkę w życiu grając online w FIFA, więc tak, Wayne, nostalgiczny piłkarz, grałem też nim w FIFA 13, no i Neymar czy Elliot? Elliot, świetny mecz ten weekend z Burnley, jednak Neymar towarzyszy mi też od FIFA 13 i zawsze po prostu daje mi niesamowitą frajdę z gry, dlatego Harvey, na ciebie przyjdzie jeszcze czas. Tu nieważne. Ja wiem, że ten draft jest naciągany, ale tutaj chodzi o zabawy, bo w końcu o to chodzi w życiu. Tomori czy Klose? Klose to też karta, której używałem dawno temu. Kto grał w FIFA 14, pamięta jego kartę Record Breaker. Był to wyjątkowy zawodnik, ja też go próbowałem używać w FIFA 14, gdy grał to jeszcze w Lazio. No nie był środkowym pomocnikiem defensywnym, ale możemy go sprawdzić. Bez szału. Kimpembe, legenda Ultimate Team. Stawiamy na niego. Gaja, bo to jest po prostu coś pięknego. To pamięta, to oczywiście pamięta, to jest powód, dla którego go wybrałem. Tutaj Klaus, ale mam nadzieję, że jakiś trend go zastąpi lub ktoś inny. Jeśli chodzi o bramkarza, to również, no niestety, bez historii. Oczywiście, no nie będę w stanie ułożyć całego składu takich kart, do których coś czuję, ale no próbujemy. Sprawdzam. O, Balde! Może poczujemy coś do niego w tym spotkaniu, bo to jest obłędna karta. Kurczę, ten Ronaldinho chyba nie wróci. O! Lewandowski, ale no słaba wersja, Perisic od FIFA 14 z nami, tak samo jak Lewandowski, ale no jednak Iwan. Wiem, że jest Salah, ale Salah ma ciekawsze karty, w ogóle tego Perisicia muszę sobie kupić pod jakąś potencjalną ewolucję, ponieważ on, jego już nie będzie w grze, przeszedł do Ligi Chorwackiej, w związku z czym to jest jego ostatnia karta w grze. Niestety bez różnicy, ale chyba spróbuję ułożyć jeszcze jeden draft, bo nie ukrywam, chciałbym zagrać tym nowym Ronaldinho tutaj. No Rashfordem dobrze mi się czasami grało, więc niech będzie. O, Xavi. No i Alisson na samym końcu, ale nie, no my czymś takim nie możemy zagrać w lutym. Szanujmy się. Co tu się stało? Przecież ja mu oddałem zwycięstwo. I mogę zagrać kolejną rundę w drafcie. Trafił? No trafił. Wziąłem pauzę. Wyszedłem z meczu. Ej, czy ja odkryłem jakiś glitch na nieskończony draft? Przecież... Ty no, zepsuło się, nie jestem w stanie przegrać. Do 3 razy sztuka. Dobra, wiecie co? Teraz strzelę samobuja, bo ja chcę ułożyć nowy draft, a nie mogę! Dobra, wziąłem pauzę. Opuść spotkanie. No i przegrywam. To jest porażka, zawsze to była porażka. No grę zrestartuję, bo nie wiem, co innego może pomóc. 4. próba zakończenia tego draftu. No ale chociaż dzieje się coś innego w tym filmie niż zawsze. Dobrze, kolego, tam nie obchodzi mnie za bardzo, co masz. Czy gra pozwoli mi ułożyć nowy draft? Jeśli teraz nie da rady, to zagramy po prostu pierwszą rundę i po prostu przegram kolejne spotkanie. Bo no, nie wiem, czy gra uważa, że jestem na tyle słaby i chce mi jakoś pomóc, żebym sobie grał jednak, ale pierwszy raz coś takiego mi się przydarzyło. Nie, no... Nie da się przegrać tego draftu. Zrestartowałem grę i... Dobra, ogarnijmy ten skład. Przetestujemy sobie Balde, ponieważ, tak jak mówiłem, cudownie wygląda jego karta. Xavi do środka pola.
No i Marcus Rashford, ale tylko jedna runda tym składem, bo ja chciałbym znaleźć tego nowego Ronaldinho. To takie moje małe marzenie. Zobaczmy, co udało się ułożyć przeciwnikowi. Ma Frimponga, ma Puszkasza na napadzie. Okej, okay, Kylian. Food Champions jeszcze ani razu nie grałem na jego wersję Team of the Year, więc nie wiem czego się spodziewać, zapewne wszystkiego. Przeciwnik wpuścił z ławki Ronaldinho, na szczęście nie jest to ta najnowsza wersja i Kylian nawet główki potrafi. Rashford, no on jest nieprawdopodobnie szybki, Marcus poprawił sobie piłkę 1-0. Aj, Xavi znalazł Wayne'a, to tutaj finezyjne uderzenie 2-0. Teraz to Neymar ma sytuację, świetny zwód i przesuwa się tym bramkarzem skurczybyk. No to Rashford, okej, i to będzie 3-0. Dobra, jeśli chodzi o Marcusa, to kurczę, nie wiem, czy on nie trafi na listę moich potencjalnych transferów. Niestety to coś ma też Puszkasz i no raczej nie doprowadzę tutaj do rage quitu przeciwnika, bo na pewno w siebie uwierzy. Kylian, no nie wierzę, że on nim nie strzelał. Kurde, znalazł jeszcze tego Ronaldinho i 3-2. Maldini, jeny, czemu ty nogi nie możesz wystawić w takim momencie? No i oczywiście, że Kylian trafia, 3-3. Przecież jak ja tego nie wygram, to znów będę grał od początku tym składem. Dobrze, Neymar, idealnie do Wayne'a, ten musi to przyjąć. Przerzuć piłkę nad... No czemu ten Teo musi być taki potężny? Neymar przy słupku, ale on jest doskonały, kurde. Mogłem kupić go zamiast Viniego, tak coś myślę, ale Vinim też mi się dobrze grało, więc... Neymar, jest Ribery, zakręcił podanie, Rooney! Balde podłączył się do akcji, na luziku wjeżdża, podanie, zamykamy ten mecz, 5-3. Jeszcze Kylian, on nie mówi ostatniego słowa, 5 minut do końca. Zagram już ostrożnie, bo chcę wiedzieć, czy ja jestem w stanie zakończyć ten draft, czy nie. Okej, Rashford! No nie mogę tego precyzyjnego zrobić, ale dobrze! Idziemy do rundy drugiej, oddajemy spotkanie i zobaczymy, czy ten draft może się skończyć. Czekajcie! Nie zaliczyło mi zwycięstwa! Co się dzieje? Ej, dobra, przecież to oznacza, że ja już nigdy nie mogę rozegrać draftu na tym koncie, co jest? I to jeszcze takim składem? No przecież nie ma nigdzie przycisku zakończ draft, coś takiego nie istnieje. Ja nie wiem, przecież ten film, nieważne co zrobię, ten draft się nie skończy. Wejdźmy jeszcze raz, oddam komuś, ale no przecież ja teraz wygrałem, ja teraz normalnie wygrałem i to się nie kończy. Wisienki, no to wisienką na torcie tego odcinka będzie oddanie zwycięstwa. Być może widzowi, kto wie, wesołych walentynek. Johan Mbappe na napadzie, no leć kolego, ja teraz mogę tak w nieskończoność oddawać zwycięstwa wszystkim przeciwnikom, bo ten draft się nie kończy. To nie jest sceny raczej, no. Słuchajcie, pragnę was przeprosić, no nie tak miał wyglądać ten odcinek, ale to nie jest zależne ode mnie. Zobaczyliście dzisiaj coś, czego chyba jeszcze w tej grze nie widzieliście, a co jak co, to jest coś wyjątkowego. Ten Rashford jest spoko, Neymar też, Rooney mógł być trochę lepszy i Balde na lewej obronie, no jeśli go trafiliście, to zazdroszczę. Wiem, że to był dziwny film, ale nie miałem na to wpływu. Udanych walentynek, trzymajcie się, cześć!